Muzyka. Słyszymy ją niemal wszędzie. Towarzyszy nam od narodzin aż do śmierci. Ale dlaczego tak lubimy muzykę i jak ona działa na nasz mózg? Działanie muzyki na mózg jest niezwykłe. Jest to jedyny bodziec, który pobudza wszystkie sklasyfikowane obszary mózgu. Od ośrodka odpowiedzialnego za emocje, poprzez pamięć, wspomnienia, aż do ośrodka ruchu. Dodatkowo muzyka stymuluje wydzielanie pewnych hormonów i neuroprzekaźników. Są momenty, kiedy naprawdę jesteś tym, czego słuchasz. O tym, jak niezwykłym zjawiskiem jest muzyka, świadczy to, że gdy słyszysz muzykę, widzisz obrazy, nieraz dawno zapomniane, zaczynasz odczuwać nagły przypływ nostalgii lub radości, albo też nogi same zaczynają się ruszać w rytm piosenki. U podstaw odbierania przez nas muzyki jest ruch, w muzyce wyrażany przez rytm. Pierwsze rytmy słyszymy jeszcze przed urodzeniem, na długo zanim otworzymy oczy. To między innymi dlatego lubimy rytmiczną muzykę. Już od życia płodowego, kiedy mama spokojnie idzie, rytm jej serca jest spokojny i spokojnie oddycha. Ale kiedy zaczyna iść szybko, bo jest spóźniona na wizytę u swojego lekarza, to wtedy płód żwawo podskakuje do szybkiego rytmu jej serca przy akompaniamencie żwawej sekcji dętej matczynych płuc. To są nasze pierwsze tańce. Nasz mózg tak bardzo wiąże muzykę z ruchem, że wiele osób wspomaga się szybkimi kawałkami podczas treningów. Jest to możliwe dzięki temu, że neurony mają tendencję wzbudzania się do rytmu muzyki. Ale to, jak silne jest połączenie między muzyką a mózgiem, widać szczególnie wyraźnie w przypadku osób chorych na chorobę Parkinsona. Choroba ta niszczy mózg w taki sposób, że chorym coraz trudniej się poruszać. Ich ośrodek ruchu zachowuje się jak stary komputer, przetwarzający najnowszą grę z supergrafiką. Zacina się. I tak właśnie poruszają się chorzy na Parkinsona. Ale zobaczcie, co się dzieje, gdy w tle pojawia się muzyka. Muzyka ingeruje w mózg w tak szerokim zakresie, że niejako znajduje obejście dla impulsów ruchowych i umożliwia chorym płynne poruszanie się. Należy tu wspomnieć, że nie na wszystkich cierpiących na chorobę Parkinsona muzyka działa aż tak spektakularnie. Jednak nie zmienia to faktu, że jej wpływ na mózg jest zdumiewający. Muzyka potrafi pobudzać, ale też uspokajać i koić. Kiedy słuchamy smutnej, nostalgicznej muzyki, powoduje ona wydzielanie prolaktyny, hormonu, który wydziela się, kiedy matka przytula dziecko. Jest to taki hormon ukojenia i pocieszenia. Zatem, jeśli chcesz się przytulić, a nie masz do kogo, włącz sobie jakiś smutny kawałek. Ciekawe jest powiązanie między muzyką a oksytocyną. Jest to taki hormon więzi między ludźmi, taki eliksir towarzyskości. Wydziela się on w dużej ilości, kiedy miło spędzamy czas z przyjaciółmi. Jednak, kiedy zaczniemy wspólnie śpiewać, to jego poziom osiągnie niemal dwukrotnie większą wartość. Może, gdybyśmy częściej wspólnie śpiewali, to byśmy byli dla siebie milsi. A może w ogóle niektóre recepty powinny wyglądać tak. Muzyka potrafi nas przeniknąć do głębi, a nawet wyzwolić w nas uczucia i możliwości, o które byśmy siebie nie podejrzewali. Zatem wybierzcie dobry kawałek na dziś i nie dajcie się zwariować.